Gość Kalina Bensira, prezes kliniki La Perla. Witamy Cię bardzo serdecznie. Kali, Kalinę, powiedz może na początku w ogóle, co to jest ten celulit? Skąd on się bierze? Celulit no to jest taka choroba chyba troszkę cywilizacji, bo mm -hmm. nasze babcie celulitu nie miały. Naprawdę? Wiąże, tak. Wiąże się to głównie z naszym sposobem życia, odżywiania się, pracą, która jest pracą stacjonarną. Zapominamy o. Tym, żeby się ruszać. Mhm. I musimy pamiętać o jednym: że jeżeli ten celulit zaczyna się pojawiać u dziewczynek w wieku dojrzewania, to on będzie w mhm. jej życiu Gdzie towarzyszem. się rozwijał i tak gorzej, tak? O trzeba o dbać o mhm. to. I to jest taki pierwszy sygnał, że jest problem i ten problem będzie. Ale czy ktoś jest bardziej narażony e, na celulit? Kobiety bardziej niż mężczyźni. Bo bardziej... okay. 5% mężczyzn celulit ma, uh -huh. a kobiety ten celulit mają. Albo wodny, albo tłuszczowy. Jak to sprawdzić? Uh -huh. Trzeba złapać skórę pod pośladkiem. Jeżeli ja nie będę pokazywała. <laughs> jeżeli jest ona miękka, jeżeli palce łatwo wchodzą, to wiadomo, że jest to wówczas celulit wodny. Jeżeli jest Aha. to celulit tłuszczowy, to łapiemy fałd skórdy, ta, skó ta skóra jest twarda i pojawiają się kwiaty kalafiora, tak, tak. czyli takie białe wypustki i celuj tłuszczowy boli. Z czym to się wiąże? Łączy, łączy się to z tym, że drożność układu limfatycznego jest zachwiana i w momencie, kiedy nie ma właściwego odprowadzania ani wody, ani toksyn, no to powstaje nam celulit. Mhm. Ten celulit wodny jest łatwiej zwalczyć, bo wystarczy udrożnić naczynia limfatyczne, drenować organizm, poruszać się bardziej. Przy celulicie tłuszczowym jest nadwaga. Mhm. I celulit pojawia się głównie u osób, które bardzo szybko tyją, też szybko chudną. Mhm. Celulit czego nie lubi? Dużego spadku wagi. Hmm. Czyli jak się odchudzamy, to musi być to stopniowe Stopniowo. odchudzanie, tak bo inaczej samo. może będziemy chudzi, ale będziemy chudzić z celulitem, tak? Bo tu niezależnie od wagi widzimy często bardzo szczupłe, prawda? Z Dziewczyny z celulitem, tak. Musimy pamiętać o tym, żeby wszystkie metody, których się łapiemy, żeby ten celulit zwalczyć, muszą być systematyczne. Mhm. Nie może być to y, pomysł na to, że będziemy walczyć z celulitem przez tydzień, a potem no, mamy właśnie, inne plany tak, i okej. o tym zapominamy. No wiesz, no tak by było na najlepiej, życie. ale no dobrze, to w, w takim razie tak, żeby rzeczywiście się pozbyć tego celulitu, co, co ty proponujesz? Ja proponuję na dzień dobry bardzo dużo wody. Wody? Okay. Bardzo dużo wody pić. Bardzo dużo to znaczy ile? Trzy? Dwa litry, dwa litry to jest naprawdę obowiązek okay. w zimie, a jeżeli jest lato, pocimy się, tych, tych, tej wody musi być dużo więcej. Mm -hmm. Pamiętamy o właściwej diecie, unikamy produktów smażonych, unikamy cukru yy, i co najważniejsze, ruszamy się, czyli pobudzamy układ limfatyczny do pracy, do drenowania, mm -hmm. do wydalania toksyn z organizmu. Pomagamy sobie w gabinetach kosmetycznych mm -hmm. masażami, masażami całego ciała. Są to masaże, które są wykonywane od kończyn przez kręgosłup, ramiona, brzuch. Masaże, które udrażniają układ limfatyczny, które powodują właśnie szybkie wydalenie toksyn, przemasowywują skórę, wzmacniają naczynia krwionośne, metabolizm komórkowy wzrasta i automatycznie ten celulit staje się coraz mniej widoczny, a wodny zanika. Mhm. Pamiętamy też o tym, żeby tego typu serię wykonywać dwa, trzy razy do roku, jeżeli ten celulit naprawdę nam towarzyszy. Jest ale i co, jest, ale jesteśmy w stanie się pod... Jeżeli Czyli stopnia trzeciego, to będziemy, możemy doprowadzić do stopnia drugiego. Drugi do pierwszego. Tak, czyli czy tak, takiego, którego nie widać. Mhm. Przy badaniu palpacyjnym będzie widać. Musimy pamiętać o tym również, żeby wykonywać lokalne zabiegi. Właśnie teraz pokazujemy no właśnie. ten zabieg. To jest zabieg Wondershape'a, który polega na zasaniu skóry. Mhm. Tam jest również działanie RFM, czyli radiofrekwencją. Jest e, światło, e, które ba, lepiej wygląda, Niż działa, ale mhm. co jest najważniejsze, to wakum, to zasanie, lokalne działanie RFM, przegrzanie skóry i doprowadzenie do tego, że zmniejszają się obwody, zagęszcza się skóra, celulit jest coraz mniej widoczny. Te zabiegi również wykonujemy w seriach, ale pamiętamy o tym, żeby organizm drenować. I drenowanie organizmu, tak jak powiedziałam, przez kończyny do kręgosłupa, aparaty typu termologii świetnie się sprawdzają i nie zapominajmy o pielęgnacji domowej. Nic nie jest tak ważne, jak ruch naszych na naszych kończynach, uh -huh. na nogach, bo głównie właśnie na nogach ten celulit się pojawia, ale pojawia się również na ramionach, uh -huh. pojawia się na brzuchu. Pośladki z celulitem też wyglądają no, nieestetycznie. No, Taki tak. Kąpiel... gdziekolwiek on jest, nie wygląda to najlepiej. No, bądźmy tak. szczerzy, tak. Uh -huh. Kąpiel, zimna, ciepła woda, kończmy uh -huh. zimnym, lodowatym prysznicem, z... pomóżmy naszemu organizmowi zwiększyć uh -huh. po prostu. Pracę y, naszego układu linfatycznego, a naczynia krwionośne trzeba pogimnastykować. A dla nich najlepsza gimnastyka to jest ten ciała bardzo dobre, szczególnie dla naszej skóry. No tak, ale wiesz, jak to jest. Jak patrzę się na Twoje nogi, to mówię: Dobra, zaczynam dzisiaj. <grym> Powiem, Pamiętajmy, że nic w życiu nie ma za darmo. Tu naprawdę tak. trzeba włożyć masę pracy, codziennej, masę takiej, prawda? Mhm. odpowiedniej diety, wody, treningów, ćwiczeń i nie robić tego w sposób szarpany. Po prostu pamiętać, proszę Państwa, o jednej rzeczy, że nasz organizm nam odda wszystko z nawiązką, będzie nam bardzo wdzięczny. Za co? Za systematyczność.